Dzień dobry Państwu. Dawno nie było leśnej apteczki na moim kanale. Z powodu zimy, no ale zaczęła się wiosna. W sumie jeszcze się nie zaczęła, ale już niebawem się zacznie. I będziemy zbierać oskołę, czyli sok brzozowy. Jest idealny taki soczek właśnie na taką porę, jaką mamy teraz, bo zapobiega działaniu wirusów. Jest bardzo dobry na przeziębienia, na grypy. Jest bardzo bogaty w witaminy i najróżniejsze minerały, jakie posiada. Ma dużo potasu, magnezu, sodu i wapnia. I dzisiaj znajduję się, oczywiście, zaznaczam, w lesie prywatnym. Będę pozyskiwał oskołę. Także zostańcie ze mną do końca i zapraszam do oglądania. No to zaczniemy i omówimy właściwości naszej oskoły, soku z brzozy. Jak już wspomniałem, zaczęła się wiosna, to i zaczął się sezon na oskołę. A wiosną i jesienią, wiadomo, panuje najwięcej wirusów i bakterii, a szczególnie teraz, w tym czasie, kiedy panuje nasz koronawirus. Idealnie naszym sokiem, oskołą, wspomożemy nasz organizm. Jest bardzo bogaty w witaminy, dlatego nadaje się na przeziębienia i na grypy. Idealnie wyleczymy nasze choroby taką oskołą. Oskoła jest idealna na bóle reumatyczne. Możemy z takiej oskoły sporządzić maść brzozową i po prostu smarować chore miejsca. Sok z brzozy ma właściwości przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Dlatego właśnie jest polecany przy grypach, na zbicie gorączki, przy różnych chorobach, przy których występuje gorączka. Takim sokiem idealnie zbijemy naszą gorączkę i działa przeciwbólowo. Działa w walce z anemią. Ma dużo żelazu, wapnia, potasu, aminokwasów i witamin. I dlatego właśnie oskoła jest polecana do walki z anemią. Wspomaga funkcjonowanie układu krwionośnego. Dlatego jest polecana przy zakrzepicy czy niedokrwieniu serca. Oskoła działa moczopędnie, odtruwa nasz organizm z toksyn i zapobiega gromadzeniu się kamieni w układzie moczowym. Łagodzi dokuczliwe dolegliwości ze strony układu pokarmowego, dlatego jest polecana przy wrzodach żołądka. Oskoła poprawia stan włosów i skóry. Jest także polecana przy gojeniu się trudno takich gojących się ran. Dobrze, sami widzieliście, ile oskoła ma właściwości leczniczych. Teraz, kiedy zaczęła się wiosna, możemy w bardzo prosty sposób taką oskołę pozyskać. Tylko zaznaczam, że nie możemy robić to w lasach państwowych, tylko na prywatnych posesjach, takich, jakim ja się teraz znajduję, lesie. Jest to las prywatny i pozyskamy naszą oskołę. Zaraz Wam pokażę, jak w prosty sposób zebrać naszą oskołę. Taki wczesny, wiosenny sok brzozowy. Żeby pozyskać oskołę, musimy znaleźć pień brzozowy. Będziemy wiercić otwór gdzieś metr od ziemi. Ja w tym celu użyję wiertarko-wkrętarki, żeby ułatwiła mi po prostu pracę. W warunkach survivalowych można to zrobić nawet nożem. Wiercimy otwór. Jak widzicie, nasz sok zaczyna tutaj kapać. O. Leci ładny soczek. I umieścimy w tym nasz wężyk. I teraz przywiążemy butelkę, do której będzie spływał nasz sok brzozowy. Zaraz Wam pokażę, jak. Dobrze, moi drodzy, teraz przywiązujemy butelkę dookoła naszego drzewa. Wpuszczamy wężyk do środka.
I teraz będziemy musieli czekać, kiedy nasze naczynie do zbioru oskoły napełni się i będziemy mogli taką oskołę bezpośrednio po zdobyciu wypić. I zobaczcie, moi drodzy, tym pniem schodzi oskoła, sok brzozowy do naszej manierki. Zobaczcie, moi drodzy, po 2 godzinach mamy pełną naszą manierkę. O. Naszą oskołą. Oczywiście można założyć kilka takich buteleczek, butelek. Będzie dużo większy i szybszy efekt. Dobrze, moi drodzy, sami widzieliście i słyszeliście, ile taki sok od skoła ma właściwości lecznicze. Jeśli będziecie chcieli zbierać sok, to zaznaczam, na prywatnych posesjach. Nie róbmy tego w lasach państwowych, ponieważ kaleczymy te drzewa. Zaczęła się wiosna, to niebawem ruszę z serią Leśna Apteczka. W lesie, na łąkach, na polach będzie dużo ziół, to będzie znowu o czym opowiadać. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, żebyście byli ze mną na bieżąco. Zapraszam do oglądania Leśnej Apteczki. Cześć!